Witam Was bardzo serdecznie. Już oswoiliśmy się z myślą, że Toronto Raptors są mistrzami NBA, a dzisiaj niespodzianka. Mamy dla Was pierwszego gościa na kanale Roster, Tomasza Stankiewicza. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Tomek, opowiedz nam może, jak to się stało, że zacząłeś się interesować NBA i skąd wzięło się Twoje zamiłowanie akurat do Raptors, a nie powiedzmy do Lakersów, Chicago Bulls czy New York Knicks? Słuchaj, może na samym wstępie, zanim rozpocznę, chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić mojego przyjaciela ze szkoły podstawowej, z którym utrzymuję relacje do teraz, do Bartka Gałacha, tak więc pozdrawiam Cię, Bartek. On też jest wielkim fanem Toronto Raptors i tutaj razem wspólnie przeżywaliśmy to, co się działo nie tylko w ostatnich miesiącach, ale również przez te ostatnie lata, te wszystkie wzloty i upadki i naprawdę wspólnie się bardzo cieszyliśmy z tego mistrzostwa, tak więc no mówię, pozdrowienia dla Ciebie, Bartek, i oby jeszcze więcej sukcesów było w przyszłości. A jak to się wszystko rozpoczęło? No, trzeba się cofnąć do debiutanckiego roku Vince'a Cartera. To był taki zawodnik, który spowodował, że oczarowałem się magią NBA. I w sumie od tego momentu zacząłem rozwijać swoją znajomość, swoją wiedzę na temat najlepszej ligi koszykarskiej na świecie. Przerodziło się to potem w regularną pasję, śledzenie wszystkiego, co jest związane z koszykówką za oceanem. A dlaczego Raptors? No, bardzo podobał mi się styl Vince'a, jego efektowne zagrania, które podbijały internet w zatrważającym tempie. Do tego konkurs sadów, który po prostu, można powiedzieć w cudzysłowie, zniszczył system. No i to był taki zawodnik, któremu łatwo można było kibicować, bo był bardzo efektowny, przyciągał tłumy, można było się utożsamiać z jego zagraniami, można było dużo opowiadać o tym, co wyczynia na parkiecie. I tak się zostało, że to, że był związany na początku z Toronto Raptors, jakby zakotwiczyło tą taką wersję we mnie, że jednak trzymamy się z Toronto na dobre i na złe i to będzie ten mój klub, który będzie w moim sercu do końca. Ja oczywiście wierzyłem, że Vince będzie cały czas z Toronto, ale niestety losy potoczyły się trochę inaczej. No, ale miłość do Toronto została do dzisiaj. Jasne. Raptors powstali w roku 1995. Czyli minęło już dokładnie 24 lata. I te 24 lata nie były łatwe dla Ciebie jako kibica Raptors, bo bywały chwile trudne i ciężkie, ale po tych 24 latach macie mistrzostwo. I jakie to jest uczucie dla Ciebie, dla kibica, który od zawsze wspiera drużynę z Kanady? Ojejku, powiem Ci, że jeśli weźmiemy pod uwagę to, co się działo wcześniej, nawet te lata, nawet powiedzmy, że sięgniemy nawet do momentu, w którym Andrea Bargnani był liderem Raptors, gdzie niezbyt dobrze mu to wychodziło. A przejdziemy już troszeczkę dalej do początków Kyle'a Laurego i DeMara DeRozana, kiedy były dobre występy w sezonach zasadniczych i porażki w playoffs z Washington Wizards, porażki z Brooklyn Nets, cała ta era LeBronto, gdzie LeBron James niszczył biednych Raptors jak chciał, robił z nimi co chciał. I teraz na końcu, po tych wszystkich latach, no, ten największy sukces, największe, najważniejsze osiągnięcie w historii klubu, czym jest dla takiego fana Toronto? No, bardzo, bardzo ważnym momentem w życiu, czymś najwspanialszym, czymś, czego się nie zapomni do końca życia na pewno. I bardzo wyjątkowym przeżyciem, ponieważ wcześniej z zazdrością się obserwowało nie tylko fanów innych zespołów zza oceanu, ale również tutaj w Polsce zwykłych znajomych, którzy cieszyli się ze zwycięstw swoich ulubionych drużyn. Zawsze się tak w duchu się tak prosiło, kiedy w końcu przyjdzie czas na naszą ekipę, na Toronto Raptors, ale to oczekiwanie już dobiegło końca i w końcu jest. Mamy mistrzostwo. Dokładnie. Super uczucie na pewno. Ale cofnijmy się do lipca ubiegłego roku, gdy dostałeś informację, że Toronto Raptors wymieniają DeMara DeRozana na Kawhia Leonarda. Co sobie wtedy pomyślałeś? Bo wszyscy dokładnie wiemy, jakie opinie wtedy chodziły o Kawhiu i że w tamtym momencie wcale jako kibic Toronto nie musiałeś być zadowolony. Jak ty to odebrałeś? Zgadza się.
Zgadza się. Słuchaj, no motyw był taki jeszcze, że to zbiegło się w czasie ze zwolnieniem jeszcze trenera roku Dwayna Casey'a. Tak więc wszystko zaczęło się jakby niepokojąco, jakby zaczęło iść w niepokojąco złą stronę. Dlaczego? No wie, trzeba to oczywiście od razu wyjaśnić. Byliśmy już po tym kolejnym łupniaku od LeBrona Jamesa, który nas kolejny rok z rzędu wyeliminował z playoffs. Przypięła już się do nas łatka, że jesteśmy ci soft, ci mięscy, ci, co są, nie potrafią grać poważnej piłki w playoffs. I tak naprawdę mieliśmy naszego lidera, w sumie jednego z najlepszych graczy w historii naszej drużyny, Demara DeRozana. I tak naprawdę mimo tego, że to było takie bardzo drażliwe te lata, kolejna porażka, my ciągle wierzyliśmy, że jeszcze może się coś uda wycisnąć z tego zespołu, że jednak, że jeszcze może, nie wiem, Demar będzie pracował nad swoim rzutem z dystansu, że rozwinie znacząco swoją grę, że wejdzie na jakiś nieznany mu wcześniej poziom i poprowadzi zespół do sukcesów. Ciągle w to wierzyliśmy. Natomiast w momencie, kiedy doszła do nas informacja, że jest wymiana, no był całkowity szok. Jak można było zawodnika, który poświęcił tak naprawdę wszystko dla Toronto, wiedząc, że zawodnicy nie chcą przyjeżdżać do Kanady i kontynuować tam swoje kariery. On całkowicie się zaczął z tą drużyną identyfikować. I tak nagle jego nie ma i przychodzi zawodnik, który na tamten moment te informacje dochodziły, że odmawiał gry dla San Antonio Spurs, który tak naprawdę deklarował, że chce zagrać w pewnym momencie swojej kariery w Kalifornii, w jednym z zespołów z Los Angeles, który deklarował, że na pewno nie chce grać w Toronto Raptors, a trener Popovich tak naprawdę załatwił mu, tak powiedzmy, że wbrew jego woli, ale nie było to głównym celem, żeby Kawhi zagrał w Toronto. To wszystko było takie nie pasujące do siebie. Te elementy nie były ze sobą połączone. Natomiast trzeba było od razu wierzyć, trzeba było zaufać wszystkim tym, którzy byli odpowiedzialni za podjęcie tej decyzji, bo Kawhi Leonard to jest zawodnik wyjątkowy, który potrafi czynić fantastyczne rzeczy, no o czym się przekonaliśmy właśnie w ostatnich playoffs. Dokładnie, Kawhi Leonard uszczęśliwił całą Kanadę, ale pojawiają się też pojedyncze głosy, które mówią, że gdyby nie kontuzje Warriors, Toronto byłoby naprawdę dużo ciężej o mistrzostwo NBA. I jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy zgadzasz się z tym? Bo to tak naprawdę jest wróżenie z futów, bo nikt nie wie, jakby było, gdyby był zdrowy Kevin Durant, gdyby kontuzji nie doznał w szóstym meczu Klay Thompson. Co ty o tym uważasz? Słuchaj, trzeba cały czas podkreślać jeden motyw, że Toronto Raptors zasłużenie zdobyli mistrzostwo NBA. Warunki były, jakie były. Nie można mówić, że kontuzje zawodników to jest szczęście, które dopisało, bo wiadomo, że bardzo niefajnie, kiedy zawodnicy, którzy są twarzami ligi NBA, tacy jak Klay Thompson czy Kevin Durant, nie mogą kontynuować dalej rywalizacji na parkiecie poprzez urazy. Jakby nie można tego traktować w kategorii szczęścia drużyny z Kanady. Kwestia jest taka, no musimy przyznać rację zespołowi z Oakland. Jednym z lepszych dynastii w całej historii ligi NBA. Bierzemy pod uwagę Lakers, Celtics, Spurs, Bulls i Warriors. To są, powiedzmy, taka piątka, która jest najlepszymi franczyzami w historii całej ligi. 5 finałów z rzędu, no to też ma swój wydźwięk. Aż nie chce mi to przejść przez gardło, ale jestem w stanie się podpisać po tym, że jeśli Warriors byliby w 100% zdrowiu, Toronto mieliby naprawdę bardzo ciężką przeprawę. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy na pewno również by wygrali mistrzostwo. Jedno jest pewne, Toronto zapisze się w historii NBA jako mistrzowie NBA i za rok, dwa nikt nie będzie pamiętał o tym, że Warriorsi byli kontuzjowani. I jeszcze jedna sprawa dla ciebie jako kibica Toronto. Który moment playoffów 2019 roku będzie dla ciebie najważniejszy i który będziesz pamiętał do końca życia? Oczywiście buzzer beater Kawhi Leonarda wydaje się oczywistą odpowiedzią, ale czy był inny moment, który twoim zdaniem był przełomowy?
A tu mnie zaskoczyłeś, bo chciałem właśnie nawiązać do tego momentu, do tych czterech odbić obręcz, tego pierwszego odbicia, który sugerował, że piłka na pewno nie wpadnie do kosza. I już pierwsze uczucia już mówiły o tym, że jest dogrywka i walczymy dalej, ale potem no, te kolejne odbicia, które trwały wieczność, mina Joela Embida, która sugerowała jedno, no, że ta jego bezsilność, że tak naprawdę zrobił wszystko, a tak naprawdę już potem, jak ta piłka odbiła się po obręczy, nie mógł zrobić tak naprawdę nic. A co oprócz tego? No może tak pół żartem, pół serio, może powiem, że narodziny syna Freda Van Vlieta, bo jak dobrze wiesz, po jego narodzinach, po narodzinach Freda juniora, nasz Steady Freddy zaczął grać no niesamowity basket. Zmieniło się wszystko. Średnia punktów, samych punktów przekroczyła poprzednią wielokrotnie. Skuteczność rzutów za łuku była fenomenalna. Można było na Freda liczyć w kluczowych momentach, w clutch time. Wydaje mi się, że no, oczywiście cały czas puszczam ten pół serio, gdyby jego potomek się nie narodził, no to nie wiadomo, czy przypadkiem nie mielibyśmy takiego wsparcia ze strony Freda w ciągu drugiej części play-off. Jasne, no zdarzają się i takie historie, ale w składzie Toronto, gdzie jest Mark Gasol, Kyle Lowry, Kawhi Leonard, Serge Ibaka, czy gdyby ktoś sobie przed play-offami, albo dokładnie przed serią finałową z Warriors powiedział, że Fred VanVleet będzie kluczową postacią, która odmieni losy tej serii, czy uwierzyłbyś mu, czy byś go raczej wyśmiał? Słuchaj, wiesz co, na pewno nie uwierzyłbym mu, bo wiedziałem, że tak naprawdę wszystko będzie musiało zależeć od postawy Kawhi Leonarda, naszego lidera, który no, będzie wyznaczał poziom całej rywalizacji. Natomiast to, co Fred zrobił w serii finałowej, nie świadczy o tym, że dostał jeden głos na MVP całego finału. Kawhi Leonard nie dostał, nie miał jednomyślności, jeśli chodzi o głosy. Nie było to 100%owej, nie było 100% głosów oddanych na niego. Fred dostał jeden głos, tak więc niech to też przemówi do świadomości słuchaczy, że no, to, co zrobił Fred VanVleet, było naprawdę no, niesamowite i wyjątkowe. Dokładnie. Powoli jeszcze oswajamy z myślą, że Toronto są mistrzami NBA i trzeba zacząć patrzeć w przyszłość, a tutaj wcale nie pojawia się ona nam w różowych kolorach, bo cały czas pod znakiem zapytania stoi przyszłość Kawhi Leonarda. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Zostanie w Kanadzie, czy poszuka szczęścia w słonecznym Los Angeles? Kurczę, no przecież wiesz, jak sytuacja wygląda. Kanada praktycznie otwiera wszystkie dobre rzeczy przed nim. Będzie mógł jeść za darmo, będzie miał swój własny dom. Drake mu udostępnia jego swój własny, prywatny samolot, żeby podróżować z Las Vegas do Toronto, żeby mógł też wziąć udział w paradzie. Tak więc no, dużo różnych ciekawych rzeczy się dzieje. Jako kibic Toronto wiesz dobrze, że powiem, że no, nie ma opcji, żeby nie został po takim sukcesie, po tym jak został przyjęty do zespołu, jak cały ten proces jego powrotu do pełnej formy był rozpracowany i przez trenerów, i przez zarząd. Wszyscy wiedzieli, że musimy go wprowadzać powoli do pełnego zaangażowania w to, co robi na parkiecie. I on też, mam nadzieję, że to zauważył, że tak naprawdę wszyscy obdarzyliśmy się ogromnym zaufaniem i efekt był taki, jaki miał być, czyli mistrzostwo dla drużyny z Toronto. Nie wiem, nie jestem w stanie tak naprawdę teraz powiedzieć. Moje typy są takie, że zostanie. Widzę po tych wywiadach, które są bezpośrednio po zdobyciu mistrzostwa, widać w jego oczach, no nie wiem, czy jestem dobrym ekspertem z czytania z oczu, ale czuję, że chyba decyzja już jest wewnątrz jego osoby podjęta, że na pewno zostanie, że on też czuje, że to, co się stało tutaj, jest czymś wyjątkowym i będzie chciał kontynuować tę karierę. Ja wiem, że Los Angeles to jest miasto, które kusi. Teraz perspektywa gry z LeBronem i z Anthony Davisem może dużo zmienić w postrzeganiu całego zespołu. Też perspektywa gry w Clippers, gdzie zespół tak naprawdę jest fantastycznie poukładany. Brakuje tylko jednego zawodnika, który poprowadziłby ich do sukcesów. To są bardzo kuszące propozycje, ale mówię, czuję w głębi serca, że jednak Kawhi zostanie. Nie jestem w stanie również powiedzieć, na ile lat będzie to przedłużenie umowy.
Być może będzie to umowa krótkoterminowa. Nie wiem, ale jestem w dobrej myśli. Teraz proszę mi Ciebie o dokończenie zdania. GM-em roku 2019 w NBA zostanie? Masai Ujiri. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie zasługuje na to ten pan. No co, dlaczego? I dlaczego miałby w ogóle tą nagrodę dostać? Budowa zespołu może być ogarniana na wiele różnych sposobów. Chociażby widzimy, jak robił to Danny Ainge z Boston Celtics, gdzie tak naprawdę buduje przyszłość zespołu, zbierając dużo draftowych pików. Masai zaryzykował. Wziął pod uwagę, że tak naprawdę Kawhi Leonard może być tylko tak rocznym wypożyczeniem, który potem może się skończyć szybciutko, ale decyzja, którą podjął, się opłaciła, zamieniła się w mistrzostwo Ligi NBA. Oczywiście oprócz samego transferu Leonarda trzeba wziąć pod uwagę wymianę podczas trade deadline, kiedy Marc Gasol trafił do Toronto Raptors w zamian za Jonasa Valanciunasa, Delona Wrighta i CJ Milesa. No te dwie wymiany spowodowały, że Toronto stało się zespołem, który poważnie myśli o sukcesie w lidze. No i gdyby nie odważne decyzje GM-a, no to mogło być inaczej. Pamiętam jeszcze słowa Masaiego, jak mówił wcześniej, że jak przychodził do zespołu, to daje im szansę tym chłopakom. Tej ekipie jeszcze, gdzie był z DeMarem DeRozanem i właśnie z Jonasem Valanciunasem, daje im czas, nie chce burzyć tego, co było. No ale chyba ten kredyt zaufania został już wyczerpany do maksimum, kiedy kolejne lata kończyły się blamarzem, niestety trzeba to powiedzieć prawdę w oczy, blamarzem w playoffs. Wziął sprawę w swoje ręce, wykonał dwa konkretne ruchy i zdobył mistrzostwo NBA. No dla mnie majstersztyk. Dobra, ostatnie pytanie. Z punktu widzenia, że jesteś kibicem Toronto Raptors, dosyć oczywista, ale zapytam. Czy Raptors będą w finale przyszłorocznego sezonu NBA? Jest to bardzo trudne pytanie. Jest dużo czynników, które będą miały wpływ na to, czy Toronto uda się awansować do finału, czy nie. Ja jestem w stanie powiedzieć, że będą. Jasne. Dobrze, dziękuję Tobie bardzo, że zagościłeś u nas na kanale, że tak obszernie wypowiedziałeś się na temat Toronto Raptors. Naprawdę dziękuję Tobie. Ja również dziękuję za fajny wywiad. Mam nadzieję, że przybliżyłem troszeczkę tego, co się dzieje w sercach wszystkich kibiców Toronto w całej Polsce. No, celebra trwała dosyć długo. Ale no, takie wydarzenie naprawdę trzeba godnie uczcić. Tymczasem my już się z Wami żegnamy. Dziękuję bardzo, że byliście z nami. Zostawcie pod tym filmikiem lajka, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia.